Witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku z Sherlocka Holmesa, tym razem w roli głównej moja tańcząca klawiatura. Tak, oczywiście, żart najlepiej na sam początek. Dobrze zacząć to, co się może skończyć... dosyć nieprzyjemnie, ponieważ grałem w tę grę jakiś czas temu, może rok temu. I wiem, że ten odcinek... W jednym miejscu będzie taka scena, którą poproszę, żeby młodsi widzowie nie oglądali, a ci starsi też mogą nie oglądać, ponieważ potem mogą mieć problemy z zasięciem, ale to ja powiem, a to tylko w tym odcinku generalnie, nie będzie takich tutaj już więcej raczej w najbliższym czasie scenek. Dobrze, a zatem o co nie? Chcieliśmy zawiesić tutaj hak, żeby tutaj jakoś wejść, ale jeszcze potrzebujemy lina. Watson jest slenderem tak naprawdę. Więc no, on tak się zachowuje, jak się zachowuje. Wybaczcie proszę to buczenia. To napęd, który niestety wariuje, ponieważ gra wymaga, żeby płyta była w napędzie. A nie chce mi się tutaj tego zmieniać. Żeby gra działała bez napędu. Znowu tutaj błąd załocenia, odsuń się. Co, znowu będę na tym placu? Tej nie weźmiemy, bo potrzebuję po prostu... O, znowu jestem w tym samym miejscu. Takie to... Trochę schizowe, bo przedtem do tego magazynu nie umiałem dojść. Gra jest miejscami schizowa, ale... Ale ciekawa i wciągająca. W każdym bądź razie wciąga mnie bardziej niż gra o klockach. W tej chwili przynajmniej. Okej. This old rope seems intact. No trace of soot present. Dobrze, spróbujmy wejść zatem do tego magazynu 12 złowieszczego. W którym coś wymyślał sobie człowiek o srebrnym oku. Hejo! Are you fond of fishing, Watson? Look, I have just cast my bait. I understand, Holmes. Czy lubisz łowić ryby, Watsonie? Spróbujmy teraz to podnieść.
Dobra. Ah, it bites. Chwyciło. Trochę mnie ścina tutaj, nie wiem dlaczego. A splendid catch, Watson, but I prefer to let it go. After you. Magazyn jak magazyn. Jakiś tutaj odlewy czy coś. Jakiś bojler czy coś w tym stylu. Tutaj jakieś wiadro sobie wisi. Tutaj mam jakieś wejście, jakąś taką niby studnię czy coś w tym stylu. Aczkolwiek to wydaje mi się ciekawe. We can't do this in such a way. How could we lift up this weight? Let us pause to consider the facts, Watson. No mystery can resist an agile mind. Dokładnie. To idzie tutaj. To powinno dać się przesunąć, nie? Jeszcze? Dobra, zatem przesuńmy to jeszcze. Na shifcie można biegać, fajna sprawa ogólnie. Przyjąłem to jednego do drugiego. I cannot do this. No. I cannot do this. No, Sherlocku, możesz to zrobić. I cannot do this. Whoa. Look, Watson, a page torn from an American passport, one Amos Colby, 36 years old, from Boston, Massachusetts. He arrived here just 3 weeks ago. What business did he have here? This drawing on the back of this page, it resembles some vision of a demon, and... Good God, Holmes! It was drawn with blood! The end of this hat pin is covered with blood. It would seem likely that whoever cut themselves with this pin is also the artist of this demoniac image. Here now, this is hardly reassuring. No to nieciekawie. Zaczyna się robić tutaj tak. This should prove useful. I need something. Miejmy nadzieję, że w tej skrzyni... Sales. And according to this tab, the cases measure 2 meter by 1 meter by 1 meter. Dobrze, bo już się bałem, że tam może być. Someone has emptied these cases of sailcloth to hold something very different, but still suited to their particular form. Oh my God, Holmes, you do not mean that all these crates are better called coffins. Oh. Nieprzyjemnie. Blood. No, no to się porobiło. I cannot do this. I cannot do this. Jakby to połączyć, kurczę. Szpilka od kapelusza? Nie. I cannot. Bo to jedno musi się dać połączyć do drugiego. Nie ma innej opcji. I cannot do this. No to zatem coś jeszcze musimy zrobić. Coś nam jeszcze przeszkadza. Aha. Rozumiem, rozumiem. Zatem z tym musimy jeszcze wrócić, żeby nalać do tego wody, bo samo to wiadro widocznie nie ściągnie tej pokrywy, chociaż wydaje mi się, że jest ciężkie. Musimy je wypełnić teraz wodą. Oj, trochę dalej. Szeroko, trochę dalej. Jedyne, czego nie możemy robić, to skakanie.
co jest raczej irytujące, że What do możemy you tak... make of this, Holmes? Co z tego zrobię? A zobaczysz. Jest tam woda, czy nie ma tam wody? Jest. No i cóż. Drągiem to odepchnąć? I cannot do this. Aha, wiem. Odciąć to nożem. Bravo, Holmes! Hurra! Good God! Holmes, where are we? Tread lightly, Watson. This place seems alive and watchful. Żywe i uważne. Zatem chodźmy. Jakiejś krwi tutaj nie widzę, ale muzyka raczej nie jest zachęcająca. To wygląda jak jakieś macki czy coś w ten deseń. Pamiętam, że trzeba było skojarzyć te symbole z symbolami na stole. Czyli są to symbole takie, że pierwszy symbol to jest taki jakby taki X. Kurczę, jak się potem poruszać, bo ja nie pamiętam tego. Pierwsze. Drugi. Wyłączmy to, muszę jeszcze raz. Pierwsze. Drugi. Teraz ten trzeci z tymi. Ten? Ten? Drodzy widzowie, proszę was o no, zamknięcie oczu najlepiej. Albo chwila. Jeszcze nie. Ale wchodzimy tam. Nie ocenia? Ku nowej przygodzie. No cóż, temu dżentelmenowi raczej szczęście nie dopisało. A ty widzimy. No. What a horror! Takiego dawnego boga. Szatańskiego. This man fought hard before his tragic end.
The dreadful-looking broken statuette reveals much about his terrible struggle. No cóż, biedaczek. Panie kolego! Halo, budzimy się. This message is engraved in some language unknown to me. I must make a copy of this message before the police arrive. A herd of buffalo could not leave a greater mess than the local constabulary. W jaki sposób wykonać kopię tej wiadomości? The left sleeve of this costume bears slight traces of blood, and here, the pocket is pierced. Aha, there appear to be papers inside. Pozdrawiamy Kisiego, który dba o radosną atmosferę na moich filmach, chociaż dzieją się dantejskie sceny. Co miałem zobaczyć? Kiszczak, pozdrów widzów, bo w tej chwili nagrywam. Agencja Northwood. Dyskretne śledztwa w każdej sprawie. Dla ciebie przeszukamy. Świat. 22 września. No tutaj jakiś koleżka sympatyczna. What a peculiar drawing. What a peculiar drawing. To jest jakieś takie nieprzyjemne rysunki. Ten przypomina mi coś. Łóżeczka? O, to jest nieprzyjemne. This should prove useful. No. Węgiel. Jakiś tańczący przyjaciel, nie? Tutaj jakieś koziołki, matołki, czasem stylu. A co my tutaj mamy? A box full of pendants in the shape of a pelican. These are brothers to the one found at the Nepalis house. Quite useless. These trinkets are nothing but charming decoys. To już wiemy, co on robił w domu Nepalczyków. Przyciągnęli ich, mówiąc im, że to jest jakaś wartościowa rzecz. I zostawili to w zamian za syna tej biednej kobieciny. A jak widzimy... Został on zwerbowany. That smell. This water contains a strong opiate. Metal boxes, and here is one that still bears a label. It is in the shape of a flower, which appears to be Edelweiss, and it is black. How remarkable. They are not common. I must take the contents of this box to Baker Street for a more thorough analysis. Opiate, beyond all doubt. You are right. This is definitely an opiate. Holmes, could these villains be opium smugglers? Co, czyli te narkotyki... This message is engraved in some language. I must make a copy of... Czyli narkotyki były już wtedy nielegalne? This message is in... Jakby... I must make a copy... Jakby to wykonać? Excellent. A perfect copy of those symbols.
Bravo, Holmes! Ura. A co na to powie nasz martwy kolega? Które zostało drobinkę porysowane. This man has a small wound on his left thumb. He must have drawn that strange figure in blood on the torn passport page. Mhm. This man was bound with rope, shot. This man's right index finger is coated with dust. This unfortunate man must have interrupted the kidnappers while they were transferring their victims. What are you speaking about? All of the kidnapped people were kept here, and from the look of things, for some days. There must have been a good number of them, so they were drugged to keep them docile. Then, with the vile assistance of Riffraff, hired by Dirty Summers, they loaded these people into the missing cases from the warehouse. Last night, these poor unfortunates were loaded onto a waiting ship, their destination as yet unknown. Oh my God! Holmes! Look! Radzę nie patrzeć. Ma śmieszny brzuch. O jest. Let's leave this place, Watson. We can do nothing here. Nie było to nic aż takiego. A czy możecie teraz zrobić rzeczy? See that this is delivered to Mr. Holmes at the Diogenes Club as quickly as possible. Do not leave without his reply, though such insistence will undoubtedly cause Mycroft some distress. What the devil are you doing, Holmes? I am sending a letter to my dear brother and including a reference to the strange markings I found on the temple stones. Perhaps he can make something of them. Watson, I must know what was in the metal boxes that we found in this strange temple. Dobrze. Zatem w ten sposób, po tych dramatycznych odkryciach, jakich byliśmy świadkami przed chwilą w świątyni, jak to Holmes określił, tego przedwiecznego boga z jakichś szatańskich wyznań. Kończę ten odcinek, drodzy widzowie, i życzę wam spokojnego dnia. To tyle. Trzymajcie się.